Witajcie, mężki, z tej strony Traor, w kolejnym odcinku z Harzana Shre na modyfikacji Thousand Quick Crash jako Banat. W ostatnim odcinku, no, przeszliśmy tak naprawdę większość drzewka już i mam taki problem, dlatego że próbowałem sobie cokolwiek zrobić, że tak powiem, nie wiem, żeby jakoś się po prostu lepiej nam jakoś żyło i w ogóle, no ale że tak powiem, nie mam zbytnio szans, dlatego że nasi wrogowie są zbyt bardzo silni. No a okej, okay. Coś nie poszło. No i niestety, żeby cokolwiek zrobić, będę musiał najpierw trochę tutaj porobić rzeczy pierw. No niestety, ci są zbyt silni, czyli są zbyt silni, no i Węgrzy są zbyt silni. Tak naprawdę nic nie mogę zrobić. No manpower to, jak sami widzicie, mam problem z nim. To co możemy zawsze zrobić, to okej. Chyba już nie działa. Jedyne co teraz możemy robić, to spróbować się trochę podbudować. Może się uda nam uzyskać manpower w miarę. Aż tak bardzo dużo nie mamy straty jego. No mamy w sumie pełny. Wszystko idzie bardziej na garnizonowanie tego. To nie działa chyba już. No nic się nie pokazuje. Russian Cooperative Capture, no ale aż tak dużo to nie ma tego. No, dostaliśmy co najwyżej tych gości. Nie będę nawet ćwiczyć swoich, ponieważ mam tak mało sprzętu. Teraz sobie jak to weźmiemy, no to przynajmniej będziemy mogli zyskiwać weekly stability, no z kosztem normalnego stability, ale to zawsze coś. Więc póki co, no niestety, ale jesteśmy w słabej pozycji. Mamy jeden research slot, chyba tam nie mogę sobie go zwiększać. To w ogóle nie działa, więc możemy sobie wyłączyć. No i póki co próbuję cokolwiek ogarnąć. No niestety, to jest ten moment wtedy, kiedy my się musimy dobudować, ale nasi przeciwnicy w międzyczasie też będą to robić, więc to nie jest aż tak dobrze dla nas. Możemy sobie popatrzeć, co jest. No. Więc póki co zbytnio nie mogę nic robić. W ogóle Republice Chińskiej się udało, bo nie zostali, Chiang Kai-shek nie został obalony. To trzeba podziwiać. Co tutaj jest? Tutaj, aha, zamienili się w komunistów. Ciekawe. O, Baluchistan się wyzwolił. Nice. W ogóle śmieszne, jak tam czasami oglądam właśnie te wszystkie takie, nie wiem jak to nazwać, nie wywiady, bardziej po prostu relacje, co się dzieje w ogóle, na przykład relacje z Irak jest marionetką Malai. To jest normalne, to jest tak, to jest normalne. I właśnie na temat Pakistanu to jest coś takiego, że był ten moment, co tam im sędziów Sądu Najwyższego zastraszali. I jak właśnie osoba, która to relacjonowała, mówiła, że takie, że no, proszę pamiętać o tym, że to jest nadal Polska, to znaczy się nadal Polska, że to jest Pakistan, nie jest Polska.
Okej, okay, coś możemy polepszyć? W ogóle tak badań to tak są bardzo szeroko, ale realnie rzecz biorąc, to my mamy takie braki, co powinniśmy w ogóle wyprodukować takiego ważnego dla nas. My nie mamy APC, no to produkujemy. Motorized, tego nie potrzebujemy. Support też nie potrzebujemy. Modern Battle Tank chyba. Main Battle Tank. Dobra, więc ulepszymy sobie Main Battle Tanki, jeżeli ich mamy. No, wszystko nam tutaj idzie dosłownie. Jej. Niemcy. Niemcy istnieją, jej. Co tam, że kilkanaście razy zaatakowało nas NATO, ale. No, tak. Okej, dawajcie nam tutaj rzeczy. Bardzo chętnie weźmiemy. I sobie main battle tanki zbudujemy. Main battle tank. Wydaje mi się, że mam ten medium, ale w ogóle ich nie korzystamy. Okej. Nie mam w ogóle surowców, więc budujemy z jakiegokolwiek złomu my możemy wybudować. Nie mamy fabryk? Mamy zero fabryk, bo wszystko gdzie licens import? Możemy przestać licencję brać? Podoba mi się, że mamy licencję i kurde, całe wszystkie nam fabryki lecą na to. Okej. Co tam możemy sobie porobić? Banat. Fajnie. I co tutaj jest? Off, manpower. No to trochę słabo, ale. Ta stal mi się podoba. Chociaż po drugiej stronie też są w miarę okej rzeczy, ale to takie. Już na sam koniec bym się wziął. O! Manpower zaczyna się nam gromadzić. No już więcej manpowera. Nice. No ten Wiki Stability to już nam bardzo pomaga. Dobra, jak to wygląda? Tutaj słabo jest. Okej. Okay. W głównym mierze tam czekałem, dlatego że gdzieś lotnisko zdobyłem i mogę sobie. O tutaj. I mogę sobie wystawić samoloty. Albo może podłączę sobie tutaj. Okej. Okay. Wreszcie mam manpowera trochę. Tak naprawdę realnie to nic mi nie robi. Ale w głównej mierze cieszę się, że przynajmniej coś mamy. Dobra, jak to wygląda z tym infantry equipment, ledwo co mamy, to też ledwo co APC się udało nam wyprodukować, już mamy wszystko. Okej, okay, co to jest? O, masz los, musimy mieć 700 tego. Jak tam Włochy się trzymacie? No się trzymacie w miarę okej. Okay. Macie tutaj tych po sobie, po swojej stronie. Macie gościa, który jest Macedończykiem rządzącym. Aha, okej. Okay. To jest ciekawe. O, Turcja nic nie ma. O, tutaj sobie zdobyła. To. Okej. Okay. Zobaczmy, jak to wygląda. Tak naprawdę na świecie dużo rzeczy się dzieje, ale jedyny plus tych wiadomości z boku to jest to, że nie muszę teraz przeklikiwać tego i ja się naprawdę cieszę. Trochę moi znajomi byli zdenerwowani na to, ale w większości modów co chwila są jakieś wiadomości o wojnach, więc to dla mnie było akurat fajne, że dodali. Jak to wygląda? Mają te takie dywizje. No, na pewno są okopani ci goście, więc
Dla nas to nie jest najlepsza wiadomość. Illegal Heaven. Aha, okej. Okay. Podoba mi się, że jesteśmy niebem dla przestępców. O, Polska. Polska właśnie zostaje wchłonięta. No, tutaj... No niestety, Niemcy mają dużo dywizji, więc... Teraz jak będą prowadzić tę wojnę, no to wiadomo, że... tutaj wszystko dobrze pójdzie. Okej, okay. No i wszystko w sumie mamy zrobione. Jej. Więc może, żeby nie stracić tego progresu, zapiszę. I możemy spróbować zaatakować ich. W głównej mierze, no właśnie. Jak sami widzicie, to nie jest aż tak dobrze, nam nie idzie. Widzę tutaj zielony, że się wbijamy na ich terytorium, ale... O, i tutaj już się przebijają. No... My to po prostu nie mamy w ogóle... w ogóle możliwości. Jesteśmy o wiele słabsi od nich. Więc... No niestety... Możemy spróbować zrobić kolejną ofensywę taką. Pewnie będzie dużo czerwonego. No nie, nie jest aż tak dużo czerwonego. Czołgi okazują się, że jednak... Nie, cofało się. O, masz los. Czekajcie, może się uda tutaj odciąć ten front. No, niezbyt się udało. Okej. No, nasze dywizje to kompletnie sobie nie radzą. Tutaj jest ten template. No, a nasz template to jest nic. Nie, o to głównie mi chodzi, że my to tam realnie nic nie możemy zrobić. Nie możemy ich okrążyć, dlatego że jesteśmy na tyle słabi, że kompletnie, ale to kompletnie nie możemy nic im zrobić. No i teraz tutaj nas próbują okrążyć. Spróbujcie przypiąć to i przejąć tą prowincję. O, udało nam się nawet tutaj odbić. No te czołgi trochę jest samo pośledzone ich, ale reszta dywizji to już trochę lepsza jest. Właśnie, teraz wypchnęli nas. Dobra, to tutaj mamy kompanię, tu już możemy dać to pieszo. No, niestety, oni nie mają drzewka. A nie, mają drzewko. Ej, zastanawiałem się. Ci też mają... What? Ci wszyscy mają drzewko już. Prawda? My to jesteśmy w sumie... memicznym krajem, plus jeszcze w sumie martwym krajem. Nie ma szans, żebyśmy to robili. Tak, nie mamy kompletnie fabryk, żeby tutaj cokolwiek porobić. Tam tutaj sobie się uda nam wypchnąć te wizje. Jak to wygląda z tym? No my straciliśmy więcej niż oni nawet. No nie, no.
Okej. No, no, możemy coś popróbować, ale realnie to nic tutaj nam nie się nie dzieje. Gdybyśmy mieli może trochę fabryk militarnych, to może coś by się udało, a tak to słabo jest. No, jesteśmy w sumie w punkcie wyjścia, to przynajmniej jest tyle dobrego. O, i teraz nas zaatakowali. Może gdybym miał fabryki, mógł budować forty, to bym się okopał. A jak sami widzicie, nie mam nawet fabryk. Te militarki to pracują, nie wiem na co. Ale widzę, że nasi wrogowie trochę sprzętu tracą. To jest na pewno dobre. Próbuję się przebić przez to, ale tak to nic nie idzie. Okej. Jak to wygląda z manpowerem? No, nadal nie tracimy. Okej, nie atakujcie, bo to się nie opłaca. Nasz wróg to w ogóle nie ma zaopatrzenia tutaj, więc to jest jedyny plus, ale to nie jest czerwony. Okej, pójdźcie tutaj, może tu się miarę na pomorze. Chciałem wysłać czołgi do tego, ale widzę, że nic tutaj nie idzie. No, jedyne co możemy sobie stać i nic nie robić. Nie chcę was. Zobaczcie to prowincję. Jesteśmy chyba w stanie zaatakować, tak? Mają słabą organizację, ale my też. Okej, teraz to my zostaliśmy zaatakowani w ogóle. To pokazuje niby, że mamy szansę. W sumie ma plan. Okej. No ale nie sądzę, żebyśmy mieli realne szanse, bo teraz właśnie nas wypychają. Okej, no i teraz to już w ogóle nie mamy szans. Czekaj, czy oni zaatakowali Rosję? Ej, nie wiem, czy możecie nas dodać do frakcji? To by się przydało, to byłoby fajnie, jakbyście nas dodali do frakcji. Wiecie, wtedy byśmy... to wtedy byśmy mogli jakoś tutaj coś porobić, a tak to nic nie robimy. Wszystko idzie tutaj. Okej. No przynajmniej wartości mamy dobre. Oni mają słabą stabilność, która chyba rośnie. Okej. No, już trochę zaopatrzenie im wróciło. Nie. Te ataki to nic nie dają. No, a gdybyśmy jeszcze broniąc się tracili mniej, ani więcej, miałoby sens, no ale wydaje mi się, że
to ta seria to nie ma sensu, dlatego że to państwo to w ogóle nie ma prawa trochę przetrwać. I jego OP rzeczy może kiedyś były OP, ale teraz to no właśnie nas wypchnęli. Próbuję jakoś przybliżyć do tego, ale też jest problem. Okej, spróbujmy to odbić z nasze terytoria. Dawajcie. Okej, przynajmniej wychodzą. Później znowu wchodzą. No, o, masz no, serio. Ja się biję o tamtą prowincję mnóstwo czasu, a wy po prostu wyjechaliście z niej. Teraz szybko odbijcie tą prowincję, bo ona jest ważna. A i straciliśmy kolejną. Ja nawet nie miałem dywizji, żeby ją odbić. No i znowu się wylewają. Nic nie możemy zrobić, bo nas atakują ze wszystkich stron. Wszyscy. Dosłownie jeszcze force attack. Jeszcze bym rozumiał, gdyby oni tracili mnóstwo manpowera, co się powtarzam ciągle. Ale muszę się powtarzać, dlatego że realnie nic nie mogę zrobić. Okej, tutaj wolne dywizje może się uda nam podbić. Nie. No i straciliśmy jakiekolwiek dobrą pozycję. Jeszcze możemy się bronić za rzeką, ale... Tak naprawdę to nic nie, nam nie da. Okej, wypnijcie ich. Wszystkie dywizje na tą prowincję. No i teraz my potracimy sobie manpowera, dlatego że oni tutaj trochę porobią. No widzę, że Niemcy to totalnie tak idą sikomą, ale ci tutaj to są przeciwnicy Niemiec, więc... więc aż tak dobrze im nie pójdzie. Więc tutaj się nie rusza? Coś się rusza. Niech wyjedzie wreszcie tutaj. Dobra, no jak sami widzicie, jak nie mają części tych dywizji, to jesteśmy w stanie ich przepchnąć. Ale jakich części nie ma, a oni co chwilę je przestawiają. No i właśnie wróciły ich dywizje. Realnie ich piechota to jest to coś, co nie możemy przepchnąć. No. Ponieważ oni mają najlepszą organizację. Okej, przestańcie tych atakować stąd. Musimy utrzymać tą pozycję. Widzę, że wojska chorwackie się trochę bardziej organizują. W ogóle ciekawe, dlaczego w tym modzie nie można wyzwalać. Nie wiem, jak to działa niby. Okej, rozcejcie się. I teraz spróbujemy zaatakować tych pośrodku. Okej. Nawet nie musimy aż tak bardzo wystawiać dywizji, dlatego że możemy z łatwością ją zwrócić. No i to było wszystko, co w sumie było nie przez rzekę. A teraz jak będziemy próbowali przez rzekę, to już trochę gorzej będzie. Okay, w ogóle część ich dywizji to już w ogóle sprzętu nie mają. Zgaduję, że nasi też mają dużo. Mają 47% sprzętu i
prawie 30% manpowera brakuje nam. 30% to by było dobrze. 30k brakuje nam manpowera. Wiecie co, bo i tak po tej wojnie, jeżeli ją wygram, to ja nic nie będę dalej mógł zrobić. Zobaczmy po prostu, co ta decyzja da nam. Dobra. Annex. Crow. Annex. Khan. Annex. Rome. Yo, udało się. O, I wreszcie coś możemy zrobić. Fajnie. Ale co to jest? No fajnie, że musimy kontrolować i to. Tylko, że realnie... A, w sumie... Kilka regionów dostaniemy za to. Realnie to nie jest możliwe. Żebyśmy... Bo to jest po prostu... To tak nie działa. Okej, co tutaj możemy... Możemy oddać Ukrainie, wow. O, możemy wyzwolić Bośnię. Wow, możemy tutaj... O. Nie, no, bo chodzi o to, że... wszystkie regiony, które są klejmowane, to mamy je w tym. Tylko, że wydaje mi się, że jak kontrolujemy region... To nam się klejm chyba usuwa. I po prostu takich regionów w sumie nie mamy. I w sumie ja nigdy bym takiego kodu nie napisał. Dobra, w takim razie decision, no checks. Boom. Zjednoczyliśmy. I... Aha. Okej, oprócz tego, że tak naprawdę to w sumie nie możemy tego zrobić, to nam się odpaliło, że możemy teraz okupację robić. Okej. Jej, dostaliśmy event. Okej. Powiem szczerze... To jest popsute, to nie może zadziałać. Trochę mnie denerwuje już, jeżeli chodzi o to, że myślałem, że w ogóle coś z tym jest możliwe. Bardziej się zdenerwowałem sam na siebie, że myślałem, że coś jest możliwe. A wszyscy tutaj mają dookoła drzewka własny content, więc wiadomo, że będą silni. Dobra, realnie rzecz biorąc, nawet nie ma zbytnio sensu, jakbym jeszcze mógł wyzwalać. Wiecie, mógłbym tutaj, wiecie, tutaj postawić coś, że marionetkę, żebyśmy w ogóle mieli, nie musieli wydawać dużo tych manpowera na to. Teraz mamy 4 miliony przy 12%. To jest nawet dużo. Dobra, ja będę kończyć. Powiem szczerze, jeżeli bym zagrał zapewne najnowszym wydanym państwem, to nie byłoby takiego problemu. Więc też nie będę narzekać na to, że po prostu coś jest zepsute, bo ja wiem, że po prostu to i tak byłoby zepsute, więc nie będę narzekać. No, okej, wiedziałem, że coś tutaj się podświetla. Więc nie będę na to narzekać. Wiadomo, że to zależy już od deweloperów, jak oni podchodzą do swojego starego contentu, czy ma działać, czy nie. No ale jak sami widzieliście, to jest niemożliwe. Ja jeszcze mam poziom cywilny, czyli mam jeszcze boosty. Ja jeszcze, gdybym mógł, to zapewne dodałbym sobie w ogóle, wyboostował sobie na 5 level boosta, dał tylko temu państwu. A tak to nie działa. Dobra. Więc widzimy się w kolejnych seriach, bo z nami Trakon. No to, cześć!